Wiesz, baba przychodzi i śpi momentalnie, bo ona jest stara. Rozumiesz? Ewka jest młoda, to jej się chce o 10:00 tu lecieć. Proszę Państwa, tylko żebyśmy nie żyli w kłamstwie, żebyśmy mogli prawdę poznać ze Słowa Bożego, bo ja widzę, że to wszystko jedzie na jednym wózku. Nawet to nie ja to wymyśliłam, tylko niektórzy mówią, że była jedna linia żydowska, a teraz druga linia żydowska. Państwo zobaczą, szafa się odbiera, szafa gra i tam te materiały są takie, które odczytane były tu przeze mnie już ze 2 lata temu na temat cyfr, symboli, szyfrów żydowskich. Takie kartki, które właściwie to przez przypadek znalazłam na dworcu centralnym, leżały gdzieś na desce i patrzę, że to jest jako ulotka, ale tego było strasznie dużo. Odczytałam to w internecie, jest potem, może jak to znajdę, to puszczę na Facebook, bo to 42 tysiące mam filmy. Jak jednej babce wczoraj to powiedziałam, to się babka za głowę złapała. Ja mówię, nie wiem, czy ktoś jeszcze ma na przykład 42 tysiące. No i ta babka się złapała za głowę. Nie tylko poznawania się, ale organizowania informacji. To jest bardzo ważne. Nie zostajmy sami w pojedynkę. Biura Radia Maria, koła przyjaciół. Dobrze, że jest modlitwa, bardzo dobrze. Ale niech będą też takie spotkania formacyjne. Duch Święty wam podpowiada na pewno, co robić. Robić systematycznie. Myślmy też o młodzieży. Nie taka ważna młodzież i dzieci. O młodzieży. To jest ważna sprawa. Bóg zapłaci. Już będą wiadomości dnia, obudź się Polsko, ma jest godzina 13. 13. Na razie wiadomości. O, Ewka już udzwoniła rano. Słuchają Państwo Radia Maria w naszym programie Wiadomości. Przedstawiam siostra Grażyna Bagińska i Piotr Brzezina. Jeżeli 11 stycznia posiedzenie Sejmu odbędzie się w sali kolumnowej, to posłowie użyją mobilnych urządzeń do głosowania. O zamówieniu sprzętu poinformował wicemarszałek Senatu Adam Bielan, który był gościem programu. Aha, i znowu budżet państwa będzie mobilnych urządzeń do głosowania, czyli w Sejmie rozdadzą telefony, pewnie też nie byle jakie, proszę państwa. No bo nikt nie będzie chciał swojego użyć. Będzie okazja, żeby dać i tak tylko. Opozycji szansę wyjść twarzą z tego konfliktu. Grzegorz Schetyna ma znacznie słabszą pozycję niż Ryszard Petru w swojej partii, co on musi liczyć się z grupą, którą ja nazywam frakcją rewolucyjną, z tymi młodymi parlamentarzystami. Doskonale wie, że te obrazki bardzo szkodzą Platformie Obywatelskiej. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni opanuje sytuację wewnątrz swojej partii, będzie gotowy na jakieś kompromisowe rozwiązanie. Wicemarszałek Adam Bielan zapytany o możliwość wyprowadzenia protestujących w Sejmie od 16 grudnia posłów przez Straż Marszałkowską nie wykluczył takiego rozwiązania. Zaznaczył jednak, że mogłoby to wywołać kolejne protesty i debatę o rzekomym łamaniu standardów demokratycznych w Polsce. Nadzwyczajne wolne zgromadzenie giełdy papierów wartościowych powołało Rafała Antczaka na prezesa spółki. Zastąpi on na tym stanowisku Małgorzatę Zaleską, którą wcześniej walne zgromadzenie akcjonariuszy odwołało spełnionej przez nią funkcji. No, wniosek o powołanie Rafała Antczaka na stanowisko prezesa giełdy złożył przedstawiciel Skarbu Państwa. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości proponują nowe zasady nadzoru nad małymi skokami. Projekt nowelizacji ustawy trafił do Sejmu. Parlamentarzyści chcą złagodzenia środków nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego nad małymi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Projekt, jak powiedział poseł Tadeusz Cymański, dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 roku. Trybunał orzekł wtedy, że ustawa o skokach z 2009 roku w zakresie nadzoru KNF nad małymi kasami jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Roboczo w projekcie ustawy przyjęliśmy, że mały skok to taki, który nie przekracza swoją sumą swoich aktywów najmniejszy bank spółdzielczy. I cała istota tej ustawy sprowadza się do tego, aby te maleńkie, małe skoki, które właściwie nie wykraczają poza zakres regionalny, są bardzo lokalne, małe, również ekonomicznie, aby one były
odciążone od bardzo kosztownych, pracochłonnych czynności sprawozdawczych, tych, które się łączą z kontrolami naturalne dotyczącymi dużych jednostek finansowych. Polityk zapewnił, że nie odbije się to na bezpieczeństwie środków zdeponowanych w małych skokach. W Polsce funkcjonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, instytucja, która gwarantuje depozyty banków. Prace nad projektem dotyczącym małych kas mogą się rozpocząć na najbliższym posiedzeniu Sejmu 11 stycznia. Jeśli rządowi nie uda się zahamować nielegalnego importu ziarna z Ukrainy, polscy rolnicy mogą ponieść ogromne straty. W sezonie 2016-17 Ukraina ma zebrać prawie 65,5 miliona ton zbóż. Będzie to rekord w porównaniu z poprzednimi latami. Rząd w Kijowie oficjalnie podaje, że rekordowy będzie też eksport, który wyniesie ponad 40 milionów ton. Spore ilości zboża będą również eksportowane do Polski. Takim stanem zaniepokojeni są rolnicy. Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności, podkreśla, że jest to efekt niewystarczającej ochrony celnej obszaru Polski, a także braku podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie przez Komisję Europejską i polski rząd. Jeżeli nie ma twardego stanowiska Unii Europejskiej i polskiego rządu, że pszenica, każdy produkt, który wjeżdża spoza obszaru unijnego, będzie kontrolowany, no to może być sytuacja różna. Dlatego ja się nie dziwię rolnikom, że no większość rolników patrzy po prostu z obawą, że jeżeli do tego dojdzie, że ceny pszenicy polecą w dół, no to ponieważ u nas większość rolników jest nastawiona na produkcję zboża, no to może doprowadzić, że większość tych rolników będzie miało problemy finansowe. I tutaj jest taka prośba, powiedzmy, do rządu, żeby rząd przedstawił wyraźne stanowisko i wypowiedział się, powiedzmy, jaka jest sytuacja, czy rzeczywiście ta pszenica wjeżdża, czy nie wjeżdża, w jakiej ilości, czy jest badana, czy nie jest badana, bo to są brak informacji, czy tu jest apel, żeby przedstawić informacje na ten temat. Tymczasem z oficjalnych danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że problem teoretycznie nie jest znaczący. W ubiegłym roku w okresie od stycznia do sierpnia import ziarna przekroczył 900 tysięcy ton, w tym prawie 160 tysięcy ton z Ukrainy. Ilości te Ukraińcy sprzedają do nas w ramach bezcłowych kontyngentów wynegocjowanych przez Kijów z Brukselą. Pistolet znaleziony przy zastrzelonym koło Mediolanu sprawcy zamachu w Berlinie Anisie Amrin to ta sama broń, z której Tunezyjczyk zastrzelił Łukasza Urbana, poinformowało o tym włoskie laboratorium kryminalistyczne. Do zamachu w Berlinie doszło 19 grudnia. Amri uprowadził polskiego kierowcę, zadając mu rany postrzałowe. Mężczyzna zginął. Następnie jego tirem wjechał w teren świątecznego jarmarku. W zamachu zginęło ogółem 12 osób. Terrorysta zbiegł przez Francję do Włoch, tam został zastrzelony. No oni wiedzą, że wcześniej czy później. W kraju zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Okresami przelotny śnieg, na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 0,1 stopnia na wschodzie kraju do 2 stopni na zachodzie i 3 na wybrzeżu. W dolinach karpackich około minus 1 stopnia. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km na godzinę zachodnim. Na wybrzeżu wiatr dość silny i silny, w porywach do 90 km na godzinę północny i północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 120 km na godzinę. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie 979 hektopaskali. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat obronność Polski na progu 2017 roku. Naszymi gośćmi będą pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i pan Bartłomiej Misiewicz, dyrektor gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznik prasowy. Początek spotkania na antenie telewizji trwa o godzinie 18.15, w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Nawał zboża z Ukrainy. Rolnicy biją na alarm. Czy rząd jest w stanie zahamować nielegalny import zboża z Ukrainy? Czytam w naszym dzienniku. Brońmy dzieci.
Ojciec Święty Franciszek napisał list do biskupów z całego świata, wzywając ich, aby bronili dzieci przed nowymi Herodami. Przedszkolak z dotacją. Samorządy poszerzają możliwość korzystania z opieki przedszkolnej o prywatne przedszkola. Szczegóły w naszym dzienniku. Środy z historią. Czerwona dynastia braci Goldenbergów. Władca bezpieki i dyktator medialny. Leszek Żebrowski kreśli prawdziwe życiorysy braci Józefa Różańskiego i Jerzego Borejszy. Dodatek. Jedzmy tanio i zdrowo, a w nim jadłospis dla zdrowego serca. Trzy warzywa szczególnie wspomagające nasz układ krążenia. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochane rodziny Radio Maria, wszyscy, którzy pragną być podobni do ewangelicznego siewcy, w związku z 13 grudniem, stanem wojennym i 35. rocznicą jego wprowadzenia, proponuję, by przemyśleć, a następnie działać, jak każe światły umysł i prawe sumie. To, co się stało 35 lat temu, to, jak mówią ponad 100 zamordowanych Polaków przez Polaków, tysiące uwięzionych, ponad 1 200 000 z wilczym biletem, czyli zmuszonych do opuszczenia ojczyzny, to także cofnięcie w rozwoju Polski. Za ten stan, wojenny stan i jego konsekwencje dla Polski odpowiedzialni są ludzie o źle ukształtowanych umysłach, sumieniach, charakterach. Wielką rolę w kształtowaniu umysłu, charakteru, sumienia odgrywa rodzina, szkoła, wiara, ale i niesamowitą media, radio, prasa, telewizja, internet, książki itd. Obecnie jest nadzieja na lepsze zmiany w ojczyźnie, na odbudowanie jej na serio. Wielu z nas pragnie tego i wiele w tym kierunku zrobiło i robi. Jednak obawiam się, czy to się uda. Dlaczego? Przeszkód jest wiele. Potrzeba ogromnej modlitwy, rozumienia tych wszystkich spraw i ogromnej pracy. Ale jedną z nich, z tych trudności, to dalej są media. Ogromna większość z nich to media liberalno-lewicowe, także jeszcze wielu dziennikarzom często wiele brakuje, aby służyć prawdzie, by byli prawdziwymi dziennikarzami, a nie manipulatorami na czyimś żołdzie. I jeszcze jedno. Ostatnio miejsca na multipleksie otrzymały następne podmioty, ale liberalno-lewicowe. Niektórzy mówią, że na przykład Gazeta Wyborcza, wydawana przez Agorę, która wiele zła, między innymi ideowo, zrobiła Polsce, chyli się ku upadkowi. Czy ci, co tak mówią, nie widzą, że Agora wydaje 11 tytułów pism? A jeszcze za poprzedniej kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji otrzymała miejsce na multipleksie, czyli wchodzi w telewizję ogólnopolską. Tak więc mediów prawdziwie prawicowych mamy ułamek procenta w ojczyźnie. Katolickich też niewiele. Jedyna ogólnopolska stacja to Radio Maryja. Jedyna ogólnopolska telewizja to Telewizja Trwam, które można też słuchać i oglądać poza Polską, dzięki internetowi między innymi. I zwróćmy jeszcze uwagę na ważną sprawę. Nie tylko, że są te media i to jest większość, to jeszcze z czego się utrzymują? Te media, które bardzo często szkodzą Polsce, niszczą naszego ducha, naszą wiarę również. Otóż utrzymują się najbardziej z reklam i programów sponsorowanych. A kto im najwięcej daje tych reklam? A razem z tymi reklamami pieniędzy, w sumie miliardy złotych, otóż dają na to najwięcej spółki Skarbu Państwa. Powtarzam, najwięcej, bo w sumie miliardy dają tym mediom spółki Skarbu Państwa. O co więc tu chodzi? Czy te spółki występują przeciwko tym zmianom w Polsce?
czy to jest nieudolność, czy chodzi o prawdziwe dobro Polski? Bo tylko cały świadomy, prawy naród będzie budował dobrą Polskę i Bożą przyszłość. Świadomość, prawda kształtuje najlepiej człowieka. Mówimy, że są zmiany. A jak ci, od których to wszystko zależy, kochają nasze środowisko? Tylko jeden mały przykład. Zauważcie państwo, patrzcie, czy jakiś dziennikarz z naszego środowiska, choćby z naszego dziennika, jest zapraszany do programów publicystycznych w telewizji publicznej? A czy jest w samolotach, wśród gazet liberalno-lewicowych, na przykład Nasz Dziennik czy Niedziela? Nie znajdziecie. A więc o co chodzi? Patrzmy, myślmy, sprawdzajmy. Jeżeli kochamy Polskę, nie myślmy projekcją własnych pragnień. Zaufanie tak, ale pod kontrolą. Poza tym uważajmy jeszcze, bo są media nazywające się prawicowe, ale jest to prawica laicka. Nawet jeżeli przytulają się do Kościoła. Bóg zapłać. Kwadrans po godzinie 13 w Radio Maria. Zapraszamy na audycję aktualności dnia. Obudź się, Gospoda, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, serca naszych nasz. Obudź się, obudź się, idziemy na śnieżki. Przebudź się, obudź. Radio kończy.